Tak jak mówiłem cały czas na tych rekolekcjach, tych wspólnych rekolekcjach, to co jest, myślę, że najważniejsze, jest dojść do tego momentu rozpoczęcia osobistych rekolekcji. Do tego momentu, kiedy już ty będziesz mógł i mogła słuchać prawdziwego rekolekcjonistę, tego, który chce zbierać w całości nas, chce odnawiać to nasze podobieństwo do Boga, ten nasz obraz, że my mamy wpisane w swoim sercu, że należymy do Boga. To znaczy, że jesteśmy stworzeni do miłości niewyczerpanej, do miłości, jaka jest w relacji Boga Ojca, Boga Syna i Ducha Świętego. Do takiej miłości, która zaraża, która ma inicjatywę, która jest ponad wszelką inną sytuacją, ponad wszelką przeszkodą, barierą. I dlatego dzisiaj Święty Łukasz może nam bardzo pomóc na początku tej nauki, tego czasu. Święty Łukasz jako człowiek, który nie należał do naocznych świadków Jezusa, nie należał do tych, którzy towarzyszyli Jezusowi, którzy widzieli Go naocznie, cieleśnie, którzy nie słuchał Jezusa, nie widział cudów, ale który doświadczał mocy Bożej, który doświadczał tej interwencji Boga w historii ludzkości, tak jak święty Paweł zresztą. Bo dzisiaj możemy też mieć taką pokusę, czy takie też wyobrażenie, że nasza wiara, nasze życie jakby nie doświadcza takich wyjątkowych sytuacji, że nie mamy takich ekstremalnych doświadczeń, że jest bardzo taka codzienna, prosta. Ale właśnie święty Łukasz, święty Paweł też i nam to pokazuje, że tu nie chodzi o to, żeby żyć w takich wyjątkowych sytuacjach, ale że i tu chodzi o to, żeby nasza codzienność była wyjątkowa. To znaczy, żeby to, co robimy, to, co myślimy, to, co jest naszym powołaniem, żeby to było uczynione przez nas w sposób wyjątkowy. Dlatego ta dzisiejsza Ewangelia kończy mówiąc: mówcie im, przybliżyło się do was Królestwo Boże, czyli to miejsce, gdzie panuje prawdziwa miłość, gdzie serce jest zwolnione od każdych więzów, które może go ściskać, które może spowodować, że ma tą tachykardię duchową, że pulsuje nie w tempie, do którego został stworzony, że jest jakoś nie do końca zdrowym. Bo jak mówiliśmy w tych dniach, próbowałem jakby przekazać, może mniej udolne niż bym chciał, niż byśmy chcieli, serce jest wyznacznikiem życia. Serce jest to, co powoduje, że ty i ja żyjemy. I dlatego to serce jest miejscem, do którego przywiązujemy tą największą moc człowieka, największą moc życia, czyli miłość. Miłość, która nie może być tylko uczuciem, nie może być tylko emocją, nie może być chwilowa, nie może być chwiejna, nie może być niestabilna, ale miłość, która musi być oparta o jakimś kamieniu, o jakimś fundamencie. Dlatego jest ta decyzja nieodwołalna Boga, żeby kochać człowieka, żeby kochać. Dlatego Bóg jest miłością, bo Bóg jakby przekazuje swoją miłość. Jego działanie jest ciągle w funkcji miłości. W funkcji tego, żebyśmy my mogli się zarażać tą miłością i żyć właśnie tą miłością, bo tak zostaliśmy stworzeni. A z kolei, jeśli serce jest miejscem życia, to żyje ten, który kocha. Żyje ten, który ma dzisiaj tą miłość, który dysponuje tą miłość. Jeśli dzisiaj bym podchodził do kogoś z was, prosząc,
żebyście mi pożyczyli jakiegoś tyszaka na coś, oprócz tej całej, całego myślenia, po co księdzu tyle kasy. Ja i tak wiedziałbym, co zrobić z tym. Nie jestem taki głupi, ale żeby zacząć dyskutować, to najpierw musisz wiedzieć, czy to masz. Czy ty w swoim kieszeni to masz, bo inaczej ta nasza dyskusja do niczego nie prowadzi, tak? Więc żeby miłować, tak samo jak przechodząc czasami do sakramentu małżeństwa, ślubując miłość, to najpierw człowiek musi liczyć się z tym, czy on ma. Czy on ma tą miłość, bo on ślubuje z tego, co ma. A jeśli tego nie ma, to przynajmniej ma tą wizję, ma to odniesienie, skąd może czerpać, skąd może się tego nauczyć. Dlatego w sercu człowieka powstają różne uczucia, różne emocje. Człowiek jest uczuciowy. Nasza wiara też czasami jest bardzo taka uczuciowa, sentymentalna, emocjonalna. Ale to nie wystarczy. Mówi katechizm Kościoła katolickiego, że uczucia rodzą się w sercu człowieka i one są jakby pewną więzą między naszym życiem zmysłowym, tego co widzimy, tego co czujemy, w sensie zapachów, czyli wąchamy, tego co dotykamy, czyli to nasza zmysłowość i więź między tym życiem zmysłowym i życiem ducha, czyli to, co psychologia lubi nazywać jako wyższa sfera człowieka, wyższe zdolności. I mówi dalej, że kochać te uczucia miłości prawdziwe jest wtedy, kiedy ja chcę dla kogoś dobra, bo te uczucia są skierowane do dobra. To, co nas wzrusza jako ludzie, no to jest dobro, jest piękno, jest prawda. Dlatego zniekształcać człowieka polega właśnie na tym, żeby nie dążył do jakiegoś dobra, ale do pseudodobra. Nie dążył do jakiegoś piękna, ale do pseudopiękna. Do czegoś pięknopodobnego. Żeby nie dążył do prawdy, tylko do czegoś prawdopodobnego. I mówi, dlatego uczucia nie podlegają ocenie moralnej, ale jeśli miłość jest zła, uczucia, które prowadzą do takiej miłości, są także i złe. I uczucia są dobre, jeśli miłość jest dobra. Czyli fundament tego jest przede wszystkim, jaka jest ta miłość. Dlatego jakby w cały ten czas rekolekcji dążę do tego, żeby pokazać, że my potrzebujemy podejmować tą decyzję, gdzie chcemy przywiązać nasze życie, gdzie chcemy ulokować naszą miłość, gdzie chcemy znaleźć źródło naszego życia, źródło tej naszej miłości. Bo te uczucia i emocje, które powstają w nas, no myślę, że w waszym wieku, chociaż to nie tylko jest w wieku młodzieńczym, przede wszystkim zakochanie się, takim zachwytem drugą osobą, także i uczucia związane z jakimś marzeniem, z realizowaniem jakiegoś planu, jakiegoś ideału. Jest często, te uczucia i te emocje często potrzebują z jednej strony rozróżnienia. Człowiek musi rozróżniać, czy to rzeczywiście jest dobre. Potrzebują też pewnego dojrzewania. Potrzebują oczywiście oczyszczenia. Nie zawsze te uczucia są jakby dobrze skanalizowane. Nie zawsze te uczucia przenoszą nam jakiegoś dobra. Bardzo dużo ludzi cierpi, bo został zraniony w sferze emocjonalnej, uczuciowej. I też oczywiście uczucia potrzebują wychowania. I wobec tego powstaje zawsze to pytanie, czy nasze życie jest w oparciu o sentymentalizmie, czy jest w oparciu o miłości. Czy dzisiaj miłość jest prawdziwa, stała, czy jest ciągle podległa
emocjom, uczuciom. Jeden z najważniejszych wyborów, który ma człowiek w swoim życiu. Wybór drogi powołania. To, czy pójdę na największą frajdę tego świata, czyli zostać księdzem, oddać Panu Bogu wszystko, pracować tylko dla Niego, szukać Jemu się podobać. Bóg nie bawi się w chowanego, Bóg nie ma fochów, Bóg nie zdradza nigdy. Bóg jest wierny, nawet kiedy się jest niewierny wobec Niego. Czy pójść także i w kierunku życia konsekrowanego, żyć dla Boga, kochać Go? Czy może to, co większość ludzi, bo gdybyśmy wszyscy byli księżmi, to byłoby nie do zniesienia. A gdybyśmy wszyscy poszli do klasztoru, no to też za dużo byłoby nas, tak? Musi być zachowana jakby pewna różnorodność w kościele, żebyśmy byli jednym kościołem. Ale jest ten wybór partnera życiowego. Z kim dzielić swoje życie, swoje powołanie, swoją wiarę. Wszystko, co jest dobre i wszystko, co nie jest takie dobre. Z kim czerpieć razem, z kim radować się razem. I często ten wybór zaczyna się od uczuć, od emocji, od tego, że człowiek ma jakby pewien pociąg afektywny. Podoba mi się, znajduje jakiś zachwyt. Ale ten wymiar afektywny potrzebuje dojrzewania. Potrzebuje tego, żeby te uczucia przechodziły przez pewne rozeznawanie. Jako chrześcijanin pytamy, czy to jest wola Boża, czy to jest dobre dla mnie, czy Bóg też błogosławi to. Są osoby, które często zakochają się, ale szybko się odkochują, kiedy przechodzi ten moment rozeznawania, bo już tego nie czuję. A skoro już tego nie czuję, idę dalej. Żeby rozeznawać, żeby przejść od tych uczuć do jakiegoś dojrzewania, jest potrzebne z jednej strony oczywiście życie własne. Tam, gdzie pojawia się grzech, nie ma miejsca dla Pana Boga. Dlatego Kościół zaprasza nas w rozeznawaniu do prawdziwej walki, do walki duchowej. Nie moralizuje nas, mówiąc, że się nie nadajemy, że za dużo grzeszymy, ale zaprasza nas do walki, do tej dojrzałości w relacji. I to się dokonuje z jednej strony przez to, że zaczynamy też i siebie szanować. Ty jesteś dzieckiem Boga. Ty jesteś stworzony przez Pana Boga. I jeśli Bóg nie jest zdolny do złych myśli w stosunku do ciebie, jeśli Bóg nie myśli źle o tobie, to ty nie masz prawa myśleć źle o sobie. Nie masz tego prawa, bo to Bóg stworzył ciebie. To Bóg właśnie dał ci tą łaskę i te łaski, których nie dał nikomu innemu. Twój wygląd już wskazuje na to, że nie jesteś taki jak inni. Jesteś zupełnie inny niż cały świat. Bo jesteś wyjątkowy, arcydziełem Pana Boga. Czyli mieć ten szacunek do siebie i do tego, kim ja jestem. I szacunek do siebie jest związany z szacunkiem do też i do swojego ciała. Do swojej płci. Do swojej wrażliwości. Do swojej emocjonalności, ale także i do swojej historii, do tego, kim ja jestem. Do tego, gdzie się urodziłem, jaką mam rodzinę, jakie mam słabości. Pan Bóg nie kocha supermenów.
Pan Bóg nie kocha supermenów ani superwoman, bo takich nie stworzył, bo takich nie ma, bo taki jest science fiction. Więc to myślenie, że ty masz być takim supermenem, super człowiekiem, super kobietą, jest fałszywe. Nie służy ci, nie pomoże ci. Ale druga rzecz, która też jest ważna, jest włączyć swoje myślenie, swoją inteligencję, można powiedzieć, oceniać, dokonywać pewien wybór, czy ta relacja przynosi mi naprawdę jakieś dobro, czy ja się rozwijam, czy ja wzrastam, czy ja dojrzewam. I do tego jest potrzebny czas, bo decyzja najważniejsza twojego życia nie może być w oparciu o uczuciach. Nie może być w oparciu o jakimś planie. Ale musi być w oparciu o prawdziwej miłości, o decyzji do miłości. I to jest właśnie ta faza, która jeśli zanika w naszym życiu, jeśli zanika też i w naszej wierze, może powodować straszne uzależnienia. Tak samo, jak gdybyśmy byli podłączeni jakimś, jak się nazywa ten, jakąś pępowiną, taką niewidoczną do Boga i w momencie, kiedy odcinamy tą pępowinę, jak ludzie chodzimy z tą pępowiną odciętą, szukając, gdzie się podłączyć. Gdzie się podłączyć? I tu się pojawiają często różne wrażenia, różne przyjemności, żeby się dobrze najeść, dobrze napić, żeby używać. Też to rodzi ogromne frustracje, bo nie udało się. Tworzy potem też i różne związki toksyczne. To znaczy takie, które coraz bardziej mnie niszczą, bo ja już próbuję tylko naprawiać błędem jakiś błąd. No a przede wszystkim też często prowadzi nas do grzechu, bo grzech jest brakiem miłości. Dlatego jest bardzo ważne widzieć, jaki jest mój wybór, do czego ja dążę. Czasami przychodzą do mnie różne pary, bo wiedzą, że pracuję w sądzie kościelnym, że mam jakąś tam wiedzę w tych sprawach ważności, nieważności małżeństwa i tak dalej. I przychodzą kryształowe oczy, on i ona. Proszę księdza, niech ksiądz nam powie, mamy się pobrać, czy nie mamy się pobrać? Ja swoją decyzję podjąłem. Ale ksiądz tak, no jest księdzem, tak? Święty Paweł mówi, lepiej się nie żenić, jeśli chcecie moje zdanie. Tak powiedział. Ale jeśli już ktoś musi, to jest twoja decyzja. I to jest twoja. Może dzisiaj ktoś mówi, ja chcę bogatego człowieka. No to idź do banku, tam są bogaci ludzie. Ja chcę naukowca, to szedź tam na uczelni. Ja chcę wierzącego, no to chodź do kościoła, to tutaj go znajdziesz. Nie to, że Panie Boże, proszę Cię, żeby mój mąż był wierzący i czekam w kawiarence. Tu w naszej kawiarence mogą być wierzące. To znaczy w waszej. Ale musimy być tego świadomi, że nasza decyzja pociąga za sobą konkretne kroki i konkretne zamiary, można powiedzieć. I to jest decyzja życiowa. Życiowa. Dlatego dzisiaj tak bardzo potrzebujemy uczyć się od serca Jezusowego, bo oczywiście Jezus nie zostawia nas samych.
Jezus chce tą szkołę miłości naprawdę przeprowadzać z nami. Serce Jezusa uczy nas miłości. Uczy nas miłować. Zobaczcie, że my najwięcej cierpimy nie dlatego, że nam się zdarzają pewne sytuacje. Nie dlatego, że umiera mi matka, jak w moim przypadku. Ale cierpię dlatego, że w momencie, kiedy moja mama umiera, ja jestem niezdolny do miłości. Że ten fakt zabija we mnie miłość. Że we mnie nie ma tej miłości i dlatego cierpię. I cierpię, bo kiedy ktoś nie rozmawia ze mną, patrzy na mnie krzywo, to ja nie jestem zdolny do miłości. Bo mi się to nie podoba, bo jakoś nie jestem w stanie tego akceptować. I kiedy ktoś mi mówi, że jestem taki czy owaki, niesprawiedliwie, niesłusznie, to strasznie cierpię. Nie dlatego, że on to mówi, a dlatego, że ja w moim sercu nie mam na tyle miłości, żeby przejść przez to. I źródłem cierpienia człowieka jest brak miłości. Dlatego naród izraelski, kiedy mówią o miłości, o tej miłości Boga, o tej miłości do bliźniego, skoro nie mogą mówić o Jezusie, który oddał swoje życie, wszystko oddał, że Jego miłość była większa niż niesprawiedliwość, niż to, że miał taką bandę przyjaciół, co zostawili Jego samego w najgorszym momencie Jego życia. Idę za Tobą, idę za Tobą. Święty Jan został. On był ponad tym wszystkim. Jego miłość nawet przekroczyła granice życia i cierpienia ludzkiego. Ale naród izraelski mówi, że kochać drugiego człowieka, mieć miłość do niego, znaczy znać źródło cierpienia tego, którego się kocham. To znaczy, że jeśli ja mówię, że kocham mojego brata, moją siostrę, mojego męża, żonę, rodziców, to znaczy, że ja znam źródło cierpienia tego człowieka. Że ja wiem, dlaczego on cierpi, co powoduje, że on cierpi. I jak mówi święty Tomasz z Akwinu, kochać znaczy chcieć dobro dla Niego. Czyli to pielęgnować. Serce Jezusa uczy nas właśnie tej miłości. Przez tą sprawność, siłę, co mówiłem wczoraj. Przez to, że opieramy tą całą swoje życie na wymianie darów. Na tym, że jest nasza wiara, która nas prowadzi i nasz rozum, który nam towarzyszy. Który daje nam światłe oczy wiary, żebyśmy mogli rozeznawać, że to nie jest dobre dla mnie, że to nie przynosi mi korzyści, że może to towarzystwo nie jest dobre, że ta relacja niszczy mnie. Bo dzisiejszy świat jakby zmienia tą wiarę i rozum na naukowość. Wszystko, co jest możliwe do nauczania, do nauki, to jest prawdziwe. I na uczuciowość. Wszystko, co przynosi jakieś uczucie, jest pożyteczne. I wtedy człowiek jakby swoje życie już nie traktuje jako sposobem myślenia, ale jako sposobem czucia. I mówię, ja czuję się dzisiaj za okrągła. Nie przejmuj się. My ci pomożemy. Kroimy ten trutaj, zrobimy ci taką operację, zrobimy ci jeszcze taki remont generalny i już będziesz zadowolona. Chodź do nas, ćwicz, dietuj tyle, ile trzeba, głoduj i będziesz zadowolona. A ktoś wstaje rano i mówi, ja czuję, że tutaj jest za mało. Nie przejmuj się. Jeśli ty tak czujesz, przejdź do nas. My cię tam pompujemy, stawimy, przeklejamy i będziesz już zadowolona i będziesz się czuła zadowolona. A ja czuję, że... I na końcu człowiek jest ciągle w funkcji tego, co czuje. I uczucia są dobre. Ale świat odkrywa, że zaspokajając te wszystkie uczucia, nigdy nie jest szczęśliwy. Nigdy nie dochodzi do tej miłości. Bo jak wcześniej było tutaj, teraz jest gdzieś indziej.
I muszę jeszcze tutaj się pompować i tu jeszcze tak zrobić. I nie wiem. No naprawdę nie wiem, wiem, że dużo tego wszystkiego jest. W nieskończoność. I kiedy chcą nam cokolwiek sprzedawać, to przede wszystkim wpływają na nasze emocje, na nasze uczucia, żebyś czuł potrzebę. Nie przeżyjesz bez tego. Nie, jak to? Nie masz tego? I człowiek przestaje myśleć, to znaczy przestaje rozeznawać, pytać, czy to jest dobre dla mnie? Czy to też jest od Pana Boga? I te różne emocje mogą nas doprowadzić do dwóch takich grzechów, które są mocno namacalne także w naszym społeczeństwie. Z jednej strony zazdrości. Zazdrości. Grzech zazdrości należy do grzechów niesycących człowieka. Bo na przykład kradziesz, jak coś kradnę, przestanę już potem kraść, póki już to mam. Już jakby ta czynność kradzenia kończy się. Już to ukradłem, mam, nie złapali mnie. Ale zazdrość, mówię, no dobrze, dzisiaj będę pozazdraszczała z półtorej godziny. I półtorej godziny pozazdraszczam, tak, tamto. Potem to już, okej, już pozazdraszczałam dzisiaj, to już dzisiaj nie muszę więcej. Nie, to coraz więcej się nakręca. I zaczyna się od jakichś tam, no, jakiś to ma to i ona ma tamto. I potem zaczynamy, nawet sposób jak chodzi. Zobacz, że ona tak dobrze chodzi, nie to co ja. I to, i tamto. I staje się straszną agonią wewnętrzną. Straszny, bo ludzi omamia. I drugi grzech jest próżność. Próżność. Kiedy się rozmawia, każdy zaczyna zdanie od a ja i swoje mówi. I tak naprawdę rozmawiają w trzech, w czterech i to każdy mówi o sobie. Ja mam taki problem, że byłem tu, że byłem tam. A ja z kolei mam taki problem. Jak przechodzi na zmianę, a ja byłem tutaj. I zawsze ja. Ja. Jak wielka jajecznica. Ja, tylko ja. I to właśnie związane z tym, że to, co jest najważniejsze, to, co się liczy, są moje uczucia, to, co ja czuję. To, co ja czuję. Ale potem też te nasze różne uczucia, emocje, nierozeznawane, nieokiełznane, też te, które nie dojrzewają w nas, mogą prowadzić do strasznych zniewoleń, do narcyzmu. Proszę zrobić miejsce, bo ja przechodzę nie takim tonem do mnie. Zobaczcie, ile ja tutaj mam. Często to jest pewna ułuda, pewien też i sposobem bycia pustym. Potem też do panseksualizmu, do tego, że wszystko jest dla mnie, wszystkiego można używać. To, co jest też i prawdziwa cicha pandemia naszego wieku, związane z pornografią, z całą dewiacją seksualną, z całą też i taką wolnością, że czemu nie? Wszystko ze wszystkimi. Jeszcze dla wielu ta cała sfera pornografii jest jak coś dobrego. Jeszcze traktują to, jeśli ktoś tak lubi, czemu nie? Co złego robi? Sam sobie? Co? Jeszcze też i myśli dużo, że nie dzieje się nic, tak? A przecież w pornografii są te symptomy uzależnień, tak? Czyli zespół tolerancji,
coraz potrzebuje większą dawkę, coraz potrzebuje większego bodźca, większego takiego wrażenia, podniecenia. O, zespół tolerancji i zespół abstynencji. Jeśli nie jesteś uzależniony, no to nie wiem, miesiąc? Nie, ale mi się to podoba, ja go bardzo lubię. No i słuchaj, ja uwielbiam krewetki i ja nie muszę codziennie zjeść krewetki. Mogę miesiąc nie zjeść. To jakby są pewne też i oszustwa, które mogą się wkraść i potem niszczą, tak? Bo na końcu to wszystko prowadzi do takiej miłości bez odpowiedzialności. Do tego, że też i cała intymność człowieka, która jest wielką tajemnicą daną do życia małżeńskiego, ta cała intymność jest związana z pewnym używaniem. I już nie ma żadnego związku do miłości. Relacje są jak relacje najmu, wynajęcia. Troszeczkę dajemy, troszeczkę otrzymamy. Raz te, raz następna. I to też z powodu tych uczuć, z powodu też niekanalizowania, niedojrzewania, nie tej decyzji. Jest bardzo trudno wejść z uzależnienia od pornografii, bo w odróżnieniu od alkoholizmu czy narkotyków nie ma substancji. Nie ma tego punktu związanego z substancją, tak? Z alkoholem, musi być jakaś butelka, czy z narkotykami, trzeba mieć to, co, żeby zażywać, żeby jakoś sobie mieć. Tutaj nie ma tego, dlatego jest o wiele trudniejsza. Wyobraźcie sobie, że w Stanach Zjednoczonych Amerykanie są najlepsi przede wszystkim w tym, żeby robić filmy. No i wymyślili Coca-Colę, też jest to jakby ich największe osiągnięcia. Mam nadzieję, że tutaj nie ma nikogo. Siostra chyba stamtąd pochodzi, więc to, co trzeba będzie potem, to kroić z tego filmiku. Ale Amerykanie, kiedy zaczęli odkrywać, że państwo amerykańskie nie radzi sobie z depresją swoich obywateli, że jakby wytworzyło się takiej ogromnej frustracji u ludzi, czyli do niczego się nie nadaje, jestem nikomu niepotrzebny, jestem sam. To, co jest jakby początek takiego stanu, w wielkim skrócie oczywiście, i odkryli między innymi, że ta zależność panseksualizmu, że ona między innymi spowodowała takich słabych psychicznie ludzi. I powstają różne organizacje rządowe, niekościelne, które promują właśnie takie akcje 90 dni bez masturbacji i pornografii. Bo odkryli, że edukować człowieka, czyli wychowywać człowieka, który panuje nad swoimi uczuciami, powoduje też i pewien wzrost dojrzewania społeczeństwa. 90 dni. Można by powiedzieć, no właśnie. Jakby ta sfera jest taka silna, że dzisiaj też możliwe, że wielu z nas potrzebujemy tą sferę skierować do Boga. Że Bóg też chce działać, że chce leczyć nas. Dlatego potrzebujemy relacji do Chrystusa. Dlatego potrzebujemy sakramentów. Dlatego potrzebujemy Panu Bogu powiedzieć przepraszam. Powiedzieć Panu Bogu dziękuję za to, co mi daje, za dzisiejszy dzień, za możliwość walki. Ale też potrzebujemy prosić, oddając dzisiaj trochę też i cześć świętej pamięci Pawlukiewiczowi, który z tego miejsca wiele razy mówił. Kiedyś mnie bardzo dotknął to, co mówił. Jest wiele ludzi, którzy już nie mają tej jednej sekundy, żeby powiedzieć proszę o pomoc.
Są ci, którzy już umarli. I może mieli ogromne bogactwo, ogromne osiągnięcia, ogromne wszystkiego, co chcemy, ale już nie mają tej jednej sekundy czasu, żeby właśnie tak powiedzieć. Żeby właśnie to zrobić. A może my dzisiaj tego też potrzebujemy w stosunku do Pana Boga, w stosunku do Jezusa Chrystusa. Odkryć, że nie jestem sam. Że ten grzech pierworodny, to porównywanie się wprowadziło do naszego serca, do naszego życia możliwość pomyłki. Że możemy nazywać to, co jest dobre, złem. I możemy nazywać to, co jest złe, dobrem. I dlatego Chrystus przechodzi, żeby wychowywać nas, żeby uczyć nas tej miłości. Żeby to nasze serce pulsowało miłością. Żebyś mógł dzisiaj rozwiązać to, co nie jest właściwe, to, co jest związane z grzechem i wiążać się z tym, co daje ci życie. I wychować serce dzisiaj jest osiągnąć pewną równowagę serca, równowagę uczuciową. Czyli odkryć kerygmat Kościoła, że Bóg kocha ciebie bezinteresownie. Że tak bardzo Bóg umiłował świat, że dał swojego Syna. Że jakby ciebie i mnie powołuje do tej miłości i nie przestaje wołać i nie przestaje miłować. I ile razy zgrzeszyłeś, mówi, wstań. Kto się męczy miłosierdziem? My się męczymy prosząc o miłosierdzie, nie Pan Bóg. Ręce każdego księdza są pełne miłosierdzia. Ja nie mogę dojść do tego momentu, że mówię, słuchaj, dzisiaj już 73 rozgrzeszeń. Wyczerpałem swój limit. Przykro mi, nie? Próbuję, nie wychodzi. Mam tyle ile mam czas. Nawet ja sam będąc grzesznikiem, ja sam będąc nie w porządku wobec Pana Boga, dłonie są ciągle dla ciebie. Osiągnąć właśnie to, że Bóg ciebie kocha. Jak to trudno przejmować, że to bezinteresownie, że Bóg nie rozlicza nas z tego, co robiliśmy, czego nie robiliśmy. Ale dzisiaj patrzę na intencje twojego serca i mojego serca, czy ty chcesz tą miłość. Potem też oczywiście poznawać Boga. Miłuję się, poznając drugiego. I poznaję się drugiego, miłując go. Dlatego to poznawanie jest potrzebne. Dlatego w związku z drugim człowiekiem potrzebujemy go poznawać. Nie może być tylko w oparciu o uczuciach, ale musi być też i w oparciu o wiedzę, o relacji. I w stosunku do Pana Boga to samo. Potem też sprawność serca. W naszym życiu przechodzą różne frustracje. Przechodzą też i różne cierpienia. Czasami niezależne od nas. Co powodują, że człowiek ma jakby pewny wybuch emocji i uczuć. W czasie kryzysu nie podejmuje się decyzji. Kiedy przechodzi pierwszy kryzys, ile małżeństw rozpada się właśnie wtedy, ile osób odchodzi od Kościoła właśnie wtedy, kiedy pojawia się pierwszy kryzys. A każdy kryzys jest po to, żeby wzrastać, jest po to, żeby dojrzewać. Jest po to, żeby nabierać właśnie tą sprawność, że się nie poddaje, że szukam jeszcze mocniej. Może potrzebujemy też i szukać pewnej nowości w naszym życiu duchowym. Może nigdy nie szukaliśmy jakiejś wspólnoty. No teraz jak jest to otwarcie całego duszpasterstwa akademickiego? Czemu nie? Czemu nie? A czy ty wiesz, czy to nie jest ta twoja ostatnia sekunda? A może jest to ostatnią szansę, którą Bóg ci daje? Taki bogaty był w Ewangelii, który miał ze wszystkiego i żebrak obok, Łazarz na imię. I ten bogaty żył i ucztował, a żebrak pragnął się karmić okruszami, które wychodzą z tego stołu. I umarł Łazarz, żebrak, i umarł ten bogaty. I okazuje się, że ten Łazarz jest w gronie, w łonie Abrahama
i ten bogaty czerpi właśnie katusze i męki. I mówią, nie, nie ma przejścia stąd do nas, ani od nas do was. I ten błaga, błaga i mówi, ty otrzymałeś, zażyczę swoje. Bo jest możliwe, że ty i ja mamy tylko jednego łażarza. Ja nie wiem, ilu wymyślił Pan Bóg, ale jednego na pewno. Takiego, wobec którego jest nasze działanie miłości. To dzielenie się, to przybliżyło się Królestwo Boże. I jest możliwe, że to jest teraz, że to jest ten moment, że to jest ta łaska, która nigdy nie wróci. Może będą inne, ale ta jest na dzisiaj. Oczywiście serce potrzebuje być wolne, prawdziwie wolne. To nie jest związane z tym, że robi to, co chce, ale to, że poznaje prawdę, że ma pewną dyscyplinę. Papież Benedykt XVI mówił, że społeczeństwo jest ciągle w pokusie relatywizmu, że wszystko jest związane z tym, co ja decyduję. Jeśli ja decyduję, że jest dobre, czy nie jest dobre. Jeśli ja decyduję, że to się opłaca, czy się nie opłaca. Ja często bardzo cierpię, kiedy spotykam ludzi i mówię, no dobrze, chcecie wypróbować się w miłości, tak? Czy miłość na próbę jest prawdziwą miłością? Jeśli jest na próbę, to znaczy, że nie. Czy miłość nie jest decyzją? Czy Pan Bóg nie przenosi nam właśnie te dowody miłości, nie uczy nas tego? Być wolny jest właśnie być gotowy do takiej miłości. I oczywiście też odkrywać, że w naszym sercu nie jestem sam, że istnieje wspólnota wokół mnie, że istnieje też i pewna rodzina. Niedługo będą wasze dzieci pytać, mamo, tato, co to znaczy słowo dziękuję? A, to takie słówko było w XXI wieku, tam mówili kiedyś nasi dziadkowie. Czy tato, co to znaczy przepraszam? A, to są takie prozaiczne, archaiczne słowa, które kiedyś się używały. Właśnie te relacje, które są nam potrzebne. Dlatego często też my miłujemy tak, jak nas miłowali i przyjmujemy jakby tą formę, to ograniczenie. Bóg kochając człowieka, to kocha właśnie dlatego, że wie, kim ty i ja możemy być, przyjmując Jego miłość. Dlatego kerygmat Kościoła jest miłość Boga. Że Bóg kocha ciebie takiego, jakim jesteś, z tą zdolnością przejęcia Jego miłości. I tym kończę ten czas rekolekcji wspólnych. I zaczyna się ten czas osobistych rekolekcji. Wielu chce wszystko zapamiętać, pospominać, może i pooglądać, bo to jest nagrywane. Jeszcze więcej, żeby schłaniać. Przykro mi powiedzieć, że to tak nie działa. Rozumiem to, ale tak nie działa. Bo Duch Święty nie jest określony, nie jest zamknięty w ekranie, w klikaniu, w pamięci. Duch Święty podkreśla. I z tego potoku słów, z tego wszystkiego, co było w tych dniach, było coś, gdzie On ci dotknął. Mój, to jest to. Gdzie może myślałeś, skąd wie o mnie? Przecież się nie znamy. Przecież ja to tak mam. Przecież ja tego nie rozumiem. Ja nie wiem, co to jest, bo to nie jest moja sprawa. To ja nie pracuję dla siebie, tylko pracuję dla Niego. To On teraz musi zasuwać, nie ja. Bo On ma ten interes. Ale to jest temat Twoich rekolekcji. To jest hasło tych Twoich osobistych rekolekcji. Żebyś mógł otwierać się na Jego Słowo.
bo Bóg przychodzi, żeby odpowiadać także i na tą sytuację, i na ten czas, i na tą trudność, i na tą ranę, może na tą krzywdę, albo może też i na tą dzisiaj gotowość iść za Panem. Wybierać Go na całe życie. Zapraszać Go do swoich związków, do swojej relacji, do tego, czego nie rozumiesz, do swojej może samotności, do swoich słabości. Może dzisiaj jesteś uzależniony emocjonalnie, jak taki narkoman emocjonalnie, że potrzebujesz ciągle od kogoś jakiejkolwiek atencji. Może dzisiaj też i chorujesz. To jest miejsce, gdzie Bóg chce nas leczyć. To jest miejsce, gdzie On przejmuje nasze choroby. To jest miejsce, gdzie On przejmuje nasze rany. Ale przede wszystkim jest miejscem, gdzie On chce pokazać swoją miłość. Chce Ci właśnie dać doświadczyć Jego miłości. Tutaj w Kościele. W sposób bardzo prosty. Czasami może być i trudne. Ale właśnie po to, żebyś Ty mógł się uczyć tej miłości. I żebyś mógł mówić właśnie, że warto żyć dla tej miłości. Za chwilę na Eucharystii, i już tym kończę, powiemy: Panie, nie jestem godzien, abyś przeszedł do mnie. Ale powiedz tylko jedno słowo, a moja dusza będzie uzdrowiona.